Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w cyklu Pytanie do Prezydenta. Naszym gościem jest pani wiceprezydent miasta Opola Małgorzata Stelnicka. Witam serdecznie. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. W Pani jurysdykcji są tematy inwestycji, funduszy unijnych, infrastruktury i dróg. A na naszej stronie pytanie do prezydenta @um.opole.pl, na którą Państwo wysyłacie pytania, najczęściej przewija się pytanie o sytuację na drogach w Opolu w tej chwili. Mamy straszliwe korki, bo jest dużo inwestycji. To dotyczy zarówno ronda, jak i inwestycji na Przydworcu Wschodnim. Ulica Krapkowicka jest zamknięta. Kiedy to się skończy? Ja mam nadzieję, że utrudnienia na drogach nie skończą się w naszym mieście nigdy, bo to oznaczałoby, że zaprzestaliśmy inwestycji w mieście. Oczywiście to w ramach żartu, natomiast... No tak, ale teraz się zrobiła kumulacja trochę i to faktycznie gdzieś przez mieszkańców jest odczuwalne dość mocno. Myślę, że najbardziej mieszkańcy odczuwają kwestię Zaodrza teraz i zamknięcia czasowego ulicy Krapkowickiej. Jest to związane z budową ścieżki rowerowej, która powstaje w tamtym miejscu, żeby skomunikować odpowiednio Zaodrze właśnie z nowo budowaną kładką, którą lada chwila udostępnimy mieszkańcom. Zaodrze jest newralgicznym punktem, dlatego że no, brakuje nam przeprawy przez Odrę, żeby było sprawniej. Natomiast no, część inwestycji zrealizowaliśmy na drogach w ostatnim czasie. Część niestety będzie toczyła się dalej. Nigdy tych inwestycji nie przerwiemy w mieście, mam taką nadzieję. Oczywiście analizujemy kwestie utrudnień, natomiast Krapkowicka, ten odcinek jest takim newralgicznym punktem, bo to jest faktycznie wlotowy odcinek do miasta. I ile jeszcze czasu będzie zamknięty? Jeszcze parę tygodni. Negocjujemy z wykonawcą, żeby to było jak najkrócej, natomiast no, prace ciężkie, ciężkim sprzętem muszą tam zostać przeprowadzone i nie ma innego sposobu, nie mogą być prowadzone pod ruchem, więc mam nadzieję, że te prace szybko się skończą i to włączenie tutaj do ulicy Spychalskiego, Niemodlińskiej będzie drożne. Natomiast no, jest to też w takim czasie ważnym też z punktu widzenia komunikacji w mieście, bo no, wrzesień, kiedy ruszają szkoły, większej intensywności nabierają działania w przedszkolach, w żłobkach, więc rodzice siłą rzeczy wyjeżdżają samochodami, nie są już na wakacjach, wyjeżdżają też samochodami na miasto. W związku z tym ruch jest zdecydowanie tak, większy. Ten ruch jest Zaczepiła pani prezydent temat inwestycji i tego braku mostu. Wiem, że są prowadzone jakieś wstępne rozmowy już nawet, czy na jakim to jest etapie, żeby powstał kolejny most, żeby troszkę rozluźnić tą komunikację lewobrzeżnej i prawobrzeżnej strony Opola? No tutaj już jesteśmy mocno zaawansowani w tych pracach nad nową przeprawą przez Odrę, dlatego że projektujemy już most, w związku z tym no, nie jesteśmy na etapie koncepcji, ale na etapie dokumentacji i oczywiście już zaczynamy się rozglądać za źródłem finansowania tej inwestycji i no, nie ukrywam, że przeprawa dałaby oddech dla miasta, bo ona jest w mieście niezbędna. Natomiast no, wiele inwestycji toczyło się też przez wakacje, bo ja też analizuję to, co mówią do nas mieszkańcy, bo też z nimi rozmawiam, też czytam to, co się pojawia gdzieś na różnych forach, że dlaczego pewnych rzeczy nie zrobiliśmy w wakacje. No, pracujemy też w wakacje. To jest tak, że budowaliśmy w wakacje ścieżki rowerowe, czy na Witosa, czy na Pużaka, tak? W wakacje przeprowadzaliśmy przebudowę, bo to taki znaczny zakres mostu Sybiraków, więc no to jest tak, że prowadzimy też te inwestycje w wakacje, ale nie wszystkie można przeprowadzić w wakacje, bo wakacje to są tylko 2 miesiące, więc... Czyli musi być gorzej po to, żeby było lepiej, ale czy kiedy to lepiej nastąpi mniej więcej? Mam nadzieję, że lepiej na Krapkowickiej nastąpi w listopadzie, więc ten wrzesień już dobiega końca, październik musimy przetrwać, więc to lepiej nastąpi. Natomiast no,
To jest też taka zapowiedź tego, co jednak na Krapkowickiej, w tamtym miejscu, będzie nas czekało nie za tydzień, za dwa, ale za kilka miesięcy, bo tak jak pan prezydent zapowiadał, tam wspólnie z PKP będziemy prowadzili przebudowę i drogi, i tego wiaduktu, tego nieszczęśliwego w naszym mieście przejazdu. W związku z tym, no to jest taki przedsmak tego, czyli co... Czyli de facto nie będzie lepiej na Krapkowickiej, to się trochę przedłuży. Będzie lepiej za kilka miesięcy, natomiast no na przestrzeni następnego roku i kolejnych lat no będą tam prowadzone jeszcze prace, ale po tych pracach to już będzie tam idealnie, dlatego że no to przewężenie jest tam bardzo niebezpieczne. Mówię o wiadukcie i myślę, że mieszkańcy na to czekają i że no, wybaczą nam te utrudnienia, które w tamtym czasie powstaną. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Zachęcam Państwa do zadawania pytań do prezydenta na naszej stronie. Pytanie do prezydenta @umopole.pl. Można zadawać pytania, jakie Państwo sobie życzycie do prezydentów, którzy będą kolejno odpowiadać co wtorek, a raz w miesiącu na pewno spotkamy się z prezydentem miasta Opola, panem Arkadiuszem Wiśniewskim, na live'ie tak zwanym i wtedy będziemy również odpowiadać na bieżąco na te pytania. Dziękuję serdecznie za uwagę. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.